Panie ministrze, mamy już projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej. Co ona zmieni, co ona ma szansę zmienić dla pacjentów? Czy będzie łatwiej udostępniać nowe terapie? Oczywiście bardzo istotnym elementem, to o czym zawsze rozmawialiśmy z pacjentami, z grupami pacjentów, jest ułatwienie zmian programów lekowych i wprowadzania nowości po kongresach naukowych, po nowych standardach leczenia. To, co się nie udało w pierwszym okresie przy rejestracji programu lekowego zrobić. No i to jest bardzo istotny element, ponieważ będzie zdecydowanie łatwiej, będziemy przystępowali do częstszej nowelizacji, aktualizacji programów lekowych. To jest istotny element. Druga rzecz jest taka, że też to wyrok Trybunału, żebyśmy wprowadzili zespoły koordynacyjne do ustawy, żeby one wynikały z ustawy. No i widzimy, że te zespoły bardzo dużo dobrego robią. Teraz dodatkowe zadania daliśmy w wielu zakresach, że mają obowiązek podsumować terapię co roku, że mają wskazać, w którym kierunku programy powinny ewoluować i analizować powinni dane, które są zbierane w ramach systemu monitorowania programów terapeutycznych. Jeśli chodzi o wskazania dla leków, które są już zgeneralizowane, jest przeniesiony ciężar, że może ministerstwo wraz z konsultantami, wraz z towarzystwami naukowymi w przypadku najbardziej istotnych wskazań klinicznych samodzielnie przeprowadzić z Agencją Oceny Technologii Medycznych analizę i możemy wnioskować do firm o chęci zrefundowania danych terapii, żeby odciążyć napisanie wniosku, odciążyć kosztowo producentów leków zgeneralizowanych. Także na pewno pacjenci będą mieli większy dostęp do terapii w tym zakresie. Czyli też więcej wskazań ekspertów i większy wpływ ministerstwa na same programy. Tak, tak, oczywiście większy wpływ, tak jak mówiłem często w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych widzimy czasami, że niektóre drobne wskazania mają istotne uzasadnienia kliniczne, w związku z tym powinniśmy je przenosić do programów lekowych, ponieważ programy lekowe są jednolite dla całego kraju. Każdy pacjent, każdy lekarz ma pełną świadomość, co pacjentowi przysługuje, że to zostanie zapłacone i powinno wychodzić z ratunkowego dostępu do technologii lekowych, który powinien być dla wyjątkowych pacjentów niestandardowych jako ta ostatnia linia leczenia. Panie ministrze, chciałam jeszcze zapytać o listę top 10 onko Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Czy podejmując decyzje refundacyjne też kieruje się pan tymi wskazaniami? Zawsze analizujemy, czy jest to istotny element, no i większość terapii w ciągu roku, dwóch z tego rankingu jest przyjmowana, no bo jak jest to przez naszych ekspertów uznane za kluczowe, no to ma na pewno wpływ w naszych decyzjach refundacyjnych i firmy też na to się powołują. Czyli ta lista top 2023 też ma szansę na realizację? Oczywiście tak, cały czas systematycznie, bo wiadomo, że nie da się wszystkiego naraz zrobić.